Kazimierz Domański. Jest to dość zapomniana, wydawać by się mogło, że nawet wyklęta postać w kościele katolickim. Jednak mieszkańcy Oławy bardzo dobrze pamiętają tego starszego pana, który od 1983 roku, praktycznie do samej chwili swojej śmierci, miał doświadczać objawień. Jednak nie zostały one uznane. Mimo to dzięki swojemu uporowi i wierze zgromadził wokół siebie wiernych i razem z nimi zbudował Kościół Matki Bożej Królowej Wszechświata Bożego Pokoju, który został przekazany w 2005 roku Kościołowi Katolickiemu. Zacznijmy jednak jak zwykle od początku. Kazimierz urodził się 8 września 1934 roku w Uszni. Był piątym dzieckiem w bardzo ubogiej rodzinie. Jego ojciec został ostrzelany przez nazistów w 1944 roku za przynależność do AK. Rok później jego rodzina przeprowadziła się do małej miejscowości na Dolnym Śląsku. Z powodu niedostatku był zmuszony zakończyć swoją edukację na trzeciej klasie szkoły podstawowej. Bardzo wcześnie rozpoczął pracę. Jego życie nie wydawało się niczym wyróżniać wśród innych mieszkańców szarej rzeczywistości PRL. W 1959 roku ożenił się z Bronisławą. Z tego związku para doczekała się dwójki dzieci. Ich spokojne życie w 1966 roku przerwał wypadek, któremu uległ Kazimierz. Doznał w nim urazu kręgosłupa i wstrząśnienia mózgu. Przez następne lata zmagał się z komplikacjami po urazach, jakie doznał. W 1967 roku uśmiechnęło się do niego szczęście i przeprowadził się z rodziną do Oławy, gdzie podjął pracę w kolejowych zakładach naprawczych jako malarz. Wolne chwile spędzał pielęgnując swoją działkę. 8 luty 1982 roku. Pierwszy cud. Kazimierz z powodu ataku padaczki zostaje przewieziony do Kliniki Neurologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po przeprowadzonych badaniach okazuje się, że mężczyzna ma krwiaka mózgu, który prawdopodobnie jest następstwem urazu po wypadku samochodowego i kolejnego urazu głowy, który doznał w 1975 roku. Lekarze zalecają niebezpieczną operację, trepanację czaszki i usunięcie skrzepu. To właśnie wtedy ma miejsce pierwszy cud. Mężczyzna pełen wiary pokładanej w Bogu położył na szafce nocnej święty obrazek i nieustannie się do niego modlił dniami i nocami. W końcu wykończony zasnął, a we śnie miała mu się ukazać Maria Królowa Niebios, która rzekła do niego: Synu, wstań, jesteś zdrów. Ja ciebie uzdrowiłam i ty czyń to chorym ludziom. Masz tę łaskę od Jezusa Chrystusa, mojego Syna i ode mnie. Po tych słowach nagle się obudził. Wkrótce okazało się, że skrzep zniknął, zagrożenie życia minęło. Szpital odwołał operację, a mężczyzna zaczyna przeczuwać, że jest kimś wyjątkowym. Utwierdził się w przekonaniu, że jest zdolny do wielkich czynów. 8 czerwiec 1983 roku. Pierwsze objawienie. Z samego rana Kazimierz jedzie na ogródki działkowe imieniem Jakuba Sobieskiego w Oławie. Chciał jak zawsze zająć się pielęgnacją swoich roślin. Przed rozpoczęciem pracy poszedł do swojej altanki, aby pomodlić się przed obrazkiem Matki Boskiej. Mężczyzna zauważył, że zabrakło mu tasiemek do pomidorów, więc poszedł po nie do składzika, a tam miała czekać na niego Matka Boska. Domański padł przed nią na kolana i zaczął się żarliwie modlić. Ona mu przerwała słowami: Wstań, ty masz uzdrawiać ludzi, powiedziała, kładąc rękę na ramieniu Kazimierza. Gdy cudowna postać zniknęła, mężczyzna od razu pobiegł do kościoła podzielić się z proboszczem tą nowiną. Duchowny przyjął ją bardzo entuzjastycznie. Były to czasy silnego ucisku władzy na kościół. Objawienia miały wtedy duży wymiar duchowny oraz polityczny dla ludzi. Kazimierz powrócił na działkę i jeszcze tego samego dnia poczynił przygotowania. Zbudował prowizoryczny ołtarz. Na szczycie altanki wzniósł krzyż, a miejsce, w którym stała Matka Boska, zaznaczył białą serwetką. W krótkim czasie informacja o objawieniu przetoczyła się przez całą Polskę. Pierwszy rok. 100 tysięcy pielgrzymów. Objawienia zawsze mam o 3 w nocy. Matka Boża pojawia się na chmurce. Chrystus ma kasztanowe włosy i brodę. Po ekstazie wszystko przychodzi mi do głowy. Siadam i piszę. Najpierw na brudno, potem przepisuję na maszynie. I potem odczytuję w kościele, zapewniał Domański. W krótkim czasie działka pana Kazimierza stała się miejscem pielgrzymowania tysięcy wiernych. Media szybko podchwyciły sprawę i opisywały je w kategorii cudu w Oławie.
Mężczyzna stał się lokalnym celebrytą. Każdy chciał z nim porozmawiać, chociaż uścisnąć dłoń. Domański stał się przede wszystkim uzdrowicielem. Kładł dłonie na głowie chorego, modląc się. Po tym zabiegu choroby wszelkiej maści miały ustąpić. Oto kilka wypowiedzi osób, którym ten niestety zmarły już emeryt z Oławy zmienił życie. Moja córka została uzdrowiona. Ja zostałam uzdrowiona na nogi moje. Moja wnuczka, której powiedzieli, że ma guz na głowie i wyszło na zdjęciu, że nie ma nic, że wszystko uzdrowione. Niebo było bardzo zachmurzone. Rozeszły się po prostu chmury i wszyscy zobaczyli słońce. Na tym słońcu była po prostu kręcąca się tęcza. Niesamowite barwy kolorów. No, ja to widziałem. Widziałem, stwierdziłem na zdrowy rozum, że to przecież niemożliwe, żeby pan Domański wszedł po drabinie i takie rzeczy robił. Widziały to tłumy. Było wtedy 28 tysięcy ludzi. To był moment mojego nawrócenia. W sekundzie stwierdziłem faktycznie, że jest Bóg. Media jeszcze bardziej napędzały tą maszynę. Szczególnie wrocławskie sprawy i ludzie. Jednak sława działki pana Domańskiego miała również swoją ciemną stronę. Miejsce to pochłonęło według oficjalnych źródeł 4 ofiary. 2 osoby zmarły czekając w kolejce na uzdrowienie. Kolejne zginęły tragicznie na torach w pobliżu działek, które należało przekroczyć, aby dostać się do uzdrowiciela. Objawienia. Zapewne wiele osób zastanawiało się, jak takie objawienia wyglądały. Domański wspominał, że kiedy do nich dochodziło, rozmawiał zarówno z Matką Boską, jak i samym Jezusem Chrystusem. Miał otrzymywać komentarze oraz uwagi do bieżących wydarzeń. Miał też wysłuchiwać ich próśb i uwag związanych z przybyłymi na miejsce pielgrzymami. Maryja miała również pokazywać swoje niezadowolenie, które zdarzało się doprawdy rzadko. Miała wtedy mówić podniesionym głosem. Byłam między wiernymi 2 godziny. Nie wszyscy się modlili na różańcu. Tylko 20% ludzi. Po pewnym czasie objawienia zmieniły trochę swój charakter. Matka Boża pod groźbą kary domagała się, by emeryt w pobliżu altanki, w której się ukazywała, postawił kościół Bożego Pokoju. Niech zostanie tutaj wybudowana kaplica i niech pielgrzymi z całego świata przybywają modlić się o pokój na świecie. Jeśli to życzenie zostanie spełnione, spłyną wszelkie łaski, w przeciwnym razie nastąpi kara. Kazimierz więc zaczął starać się o fundusze, ale po pierwszym roku liczba pielgrzymujących drastycznie zmalała. Do czasu. W 1984 roku miała miejsce konferencja delegatów PZPR i sekretarzy KC, na której sam generał Wojciech Jaruzelski odniósł się do cudu Ławskiego, mówiąc w niewybrednych słowach o tysiącach naiwnych, którzy przybiegli zobaczyć cud w Oławie. Generał myślał zapewne, że jego słowa na zawsze pogrzebią altankę Domańskiego, jednak sprawy przybrały całkiem innego obrotu. Tłumy i to z całego kraju zaczęły zmierzać prosto w ręce pana Kazimierza. To w sumie właśnie dzięki przemowie Jaruzelskiego zebrano fundusze na budowę kościoła. W 1985 roku wydawało się, że pan Kazimierz stracił swój monopol. Pojawiła się kolejna mistyczka. Była to 17-letnia Krystyna Żurawska, która twierdziła, że ukazała jej się sama Matka Boża. Teksty owych objawień zostały nagrane na taśmę magnetofonową i wstępie błyskawicy rozpowszechniły się wśród wiernych. Została nazwana pieszczotliwie namiestniczką Bożą Żurawską. Ludzie szybko uwierzyli w jej proroctwa. Jak sława szybko się zaczęła, tak szybko się skończyła. Powód był prozaiczny. Odkryto, że nastolatka jest normalną, zwyczajną nastolatką i kupuje alkohol w Peweksie. 17 stycznia 1986 roku Konferencja Episkopatu Polski postanowiła działać. Poprosiła wiernych, aby nie pielgrzymowali do Oławy. Hierarchowie nie dali wiary cudom, chcieli wygłuszyć zainteresowanie wiernych. Na przekór im jednak figurka Matki Boskiej ustawiona w altance pana Kazimierza 6 października 1986 roku na zawołanie zaczęła płakać krwawymi łzami. Liczba pielgrzymów natychmiast wzrosła. Po tych wydarzeniach sąsiedzi i rodzina Marty Marek przekazała grunty pod budowę kościoła. Ludzie przychodzili za darmo pomagać i wpłacali hojne datki. Pan Kazimierz natomiast, pomimo sprzeciwu kurii metropolitalnej, rozpoczął budowę. Wydrukowane przez Kazimierza Domańskiego foldery zawierają karygodne kłamstwa.
Ponadto kuria arcybiskupia we Wrocławiu stwierdza, że obecny Kazimierz Domański nie otrzymał żadnego pozwolenia ani ustnego, ani pisemnego na budowę kościoła Matki Pokoju w Oławie. Metodycznie rozgłaszane powyższe wiadomości są kłamliwe, dlatego zbieranie funduszy na ten cel jest bezprawne. W 1994 roku sanktuarium Matki Bożej Królowej Wszechświata Bożego Pokoju zostaje ukończone, a po wielu bojach w 1996 roku zostaje odprawiona pierwsza msza. Po założeniu Stowarzyszenia Ducha Świętego w 1999 roku Kościół nałożył na osoby związane z tym ruchem karę interdyktu i uznał ich za sektę. 21 czerwca 2002 roku umiera Domański. Na jego pogrzebie zebrało się 2000 osób. 3 lata później świątynia zostaje przekazana Kościołowi Katolickiemu. Trochę to smutne, że dzieło życia tego starszego pana stało się częścią tych, co go odrzucili. Praktycznie pan Kazimierz i jego dokonania zostały już zapomniane. Oczywiście żyją jeszcze tacy w Oławie, co pamiętają i wierzą w jego cuda, choć sam pomnik tego emeryta z altanki o tym świadczy. I to tyle na dziś, moi drodzy. No, pan Domański wzbudza wiele emocji. Czy był szarlatanem? Nie sądzę. Na pewno nie był złym człowiekiem. Nie wzbogacił się przez ten cały czas. Mieszkał w tym samym mieszkaniu i codziennie cierpliwie przyjmował tych pielgrzymów, więc myślę, że chyba był dobrym człowiekiem. Nie zrobił nikomu jakiejś ogromnej krzywdy. Też nie wydaje mi się, żeby stworzył on takie typowe struktury sekty. Część z tych uzdrowień, z tego co czytałem, da się wytłumaczyć uszkodzeniem mózgu po wypadku czy tych objawień. No jednak ocenę całości pozostawiam wam. Też po ostatnim odcinku z siostrami Boromeuszkami, no dość tak było kilka krytycznych komentarzy, że niby atakuje gdzieś tutaj pewne strony religijne. Absolutnie nie, po prostu widzę coś ciekawego, chcę nagrać. Całkiem możliwe, że niedługo powstanie również o innych religiach odcinki. Ja jestem bardzo elastyczny, jeśli chodzi o te sprawy, nie jestem zapatrzony ani w jedną, ani w drugą stronę. Zachęcam was do merytorycznej dyskusji w komentarzach. Ja oczywiście czytam wszystkie komentarze, gdyż często w bardzo ciekawy sposób przedstawiacie swoje punkty widzenia, co jest mega interesujące. Także bardzo mi miło, że tak dużo tych komentarzy się pojawia. Nie będę już przeciągał, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was gorąco i do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale Strefa Mroku.